Elektrolity. Nie, to jest takie straszne, to jest, zobacz, naturalny soczek. Aż strasznie. Aż spokojnie. Nie, naturalna kofeina i ekstrakt rzęszenia. A oprócz tego? Wiesz, na co to pomaga? Nie wiem. Na myślenie. Na myślenie. Na myślenie. Na pamięć. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszamy bardzo, my z basenu. Woda z cytryną. Tak, mój ulubiony izotonik. Ale nie ma rzęszenia. Ja nie potrzebuję. Witam serdecznie, drogie panie. Tak, panie Piotrze, pana również bardzo serdecznie witam, ale zajmie pan miejsce, czy będzie pan tutaj tak nade mną stał? Z przyjemnością zasiądę, co by być zauważany. Bardzo proszę. Słuchajcie, moi mili, zbliża się setna rocznica powstania naszej szkoły. Liczę na to, że przygotujecie wspaniały program, wielką fetę, wielkie wydarzenie artystyczne. Bardzo proszę, kto z was ma jakie pomysły? Ja już mam. Bardzo proszę. Ja zatańczę i zaśpiewam. A ja nie zatańczę i nie zaśpiewam. Ale pani Magda, chwileczkę. Ale ja zatańczę i zaśpiewam. Przygotuję układ taneczny, piosenkę o szkole. Ja nie tańczę i nie śpiewam. Trudno. Pani Magdo, pani nie musi tańczyć, pani nie musi śpiewać. Pani ma przedstawić swoją propozycję teraz. Co? Zrobię paradę historyczną, strojów historycznych. Ale z jakiego okresu? Przecież to tylko 100 lat. Ostatniego stulecia. No to trzeba precyzować swoją wypowiedź przecież, prawda? Może już teraz pani Ewa, bardzo proszę. A ja mam taki pomysł, żeby zaprezentować talenty naszych dzieci. Śpiew, taniec, recytacja, może pokaz karate, może pokaz piłki nożnej. Wiem, że dziewczyny też tańczą w jakichś klubach, może by zaprosić te kluby. Ja w związku z tym, że najdłużej pracuję w tej szkole, więc chciałabym bardzo zrobić wystawę historyczną naszej szkoły. Pomyślałam o zatrudnieniu jakiejś firmy, która nam tutaj mogła jakiś program też taki artystyczny pokazać. Nie umiemy sami zająć się, panie dyrektorze, no. To jest nasza impreza, a nie jakieś wyciąganie pieniędzy jeszcze. Zdecydowanie się zgadzam. Jestem przeciwny, żeby zatrudniać jakąkolwiek firmę z zewnątrz. Panie Piotrze, czy nasze nagłośnienie da radę? Tradycyjnie zajmę się sprzętem. W końcu ktoś musi te wiekopomne chwile nagłośnić. Tylko żeby mikrofony działały. No właśnie, baterie proszę kupić. Pamiętać o bateriach. Nie tak jak ostatnio. No panie doktorze, no pracujemy na takim sprzęcie, jaki mamy. No właśnie, oczywiście stulecie będzie obsługiwane przez najlepszy sprzęt, jaki posiadamy. Kończymy. Spieszę się.
Mam nadzieję, że nie zapomnicie swoich pomysłów. Niektóre są dobre, inne gorsze. Przemyślcie to jeszcze wszystko raz. Jest marzec, do maja niedaleko. Trzeba zapić listę gości. Panie Piotrze, ten rzęsień bardzo mi się spodobał. Panu na pewno pomoże. Tak będzie. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. No, jest. No kurczę, no. 2 miesiące i ma być tak, no. Raz, dwa, trzy. Jacek, zaczynasz. Huber, przejdź sobie tam, żeby nie było tak za blisko mikrofonów. Jedziemy. Nie. Bardziej łagodniej, proszę. Ewa, dobrze było. Co? Fajna, nie? Nie dla mnie. Patrz na to. Przecież miałaś zakluczyć te drzwi. No sorry, zapomniałam. Przeszkadza? No jak widać. Weź tam spadaj. Dobra, daj mi powiedzieć. Słuchajcie, na całym korytarzu, więc chyba mogę wejść. Przygotowujesz się na stulecie szkoły? Ja nie, no co ty. Tak dla siebie tylko śpiewam. Ale posłuchajcie, chyba możemy, nie? Możemy? Dobra, chodźcie. A. No siema. Cześć. Siema. Wiesz co, bo jest taka akcja, nie? Że... Dyrektor idzie! Dobra, potem zbijamy się. Słuchajcie, mamy przed sobą bardzo ważne zadanie do wykonania. Jak wiecie, w maju jest wspaniała uroczystość naszej szkoły. Coś musimy zrobić takiego ekstra, żeby wszystkich to złapało. Jakie macie propozycje? Może przygotujemy prezentację? To za nudne, Mikołaj. Możemy coś zaśpiewać. Ja mogę powiedzieć wierszyk. Nie, no to za mało. Maja. Mogę coś zagrać na klarnecie. Może coś zatańczymy? Możemy zatańczyć Belgijkę. Wszystkich rozruszamy. No świetny pomysł, a znacie to? Tak. Uwaga, przód. Dzisiaj musisz być najlepsza. A ty? Pomożesz? Pewnie. No więcej entuzjazmu, Magdalena. Będziesz mogła mi pomóc ułożyć układ. Super. Magda! Uśmiechnij się. Patrz. Mogę się pokazać w szkole. No, super. Jest. Będziemy najlepsze. Dziewczyny, wygramy. Cieszył się, gdy Dawid grał, ale muzyki dziś...
dzisiaj robimy wystawę na temat historii naszej szkoły. Historię znam najlepiej, bo tu najdłużej pracuję. Materiały, zdjęcia, do roboty! A oni to co? 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 Ale kiedyś to były czasy. Dzieci były inne, rodzice więcej pomagali. A teraz tylko piękne zdjęcie zostało. Ciekawe, kto teraz to wszystko posprząta. No przecież nie ja. Tak, musimy zatrudnić kogoś z zewnątrz. Mam wrażenie, że wszystkie wasze propozycje, które przygotowaliście, mówiąc bardzo delikatnie, są nie do przyjęcia. Są po prostu beznadziejne. Niestety zawiodłem się na was. Dlatego muszę poszukać, przygotować gwiazdę pierwszej ligi, artystę, profesjonalizm, który zapewni nam imprezę godną na stulecie naszej szkoły. Nie zgadzam się. A nasze dzieci? A nasze a czego? Pomysły? A zapomnę. Nasza wystawa? Nie zgadzam się. Ja. No to my mamy to w sumie tydzień później, więc możecie nam to podesłać. No ale to my też będziemy tydzień później pisać. Co piszecie? Biologia. Tak. To powodzenia wam życzę. Dziękujemy. Ej, słuchajcie, nauczyciele świrują. Co oni odwalają? No bo chcieli odstawić jakieś stare numery. A do kitu. Dyro coś ogarnia. Co? Co? No, że ogarnia kogoś z zewnątrz. Zróbmy coś sami. No, my byśmy to lepiej zrobili. Może Julia? Ej, ja nie wiem. Mi to dam Tito. Może Julia coś zaśpiewa, a my będziemy jej chórkiem. O tak, i wychowawcy też. Ta, na pewno. No dobra, ale Darek ją zaprasza. Dlaczego ja? Bo masz dar przekonywania. Takie życie. Zobaczcie, jak Darek wpatrzony jest w Adę. A Frankowi to się oczy śmieją do Emilki. Kurczę, jaka romantyczna historia. Coś wiesz? Może wiem. To powiedz. Nie mogę. Nic nie wiesz. No, ale o czym to jest? Będziesz? Znaczy, panie dyrektorze, bo mamy taki pomysł, może pan... No, słucham, co tam u was? Nie byłoby lepiej, gdybyśmy sami coś przygotowali z okazji stulecia szkoły? Nie, właśnie, panie dyrektorze. Słuchajcie, to jest absolutnie niemożliwe. Wszystko jest już bardzo zaawansowane, dograny na ostatni guzik, goście umówieni, wykonawcy również. Ale nie chcę was zniechęcać. Ćwiczcie, próbujcie, przyda się na jakąś inną okazję, na jakąś inną uroczystość. Jezu... Tej szkole przydałby się jakiś wstrząs. Dzisiaj powtarzamy informacje o neologizmach. Jak dobrze wiecie, czterema drogami dostarczamy do naszego słownictwa nowe wyrazy. Dzień dobry.
Menadżer Gwiazdy dzwonił, prosił o telefon. Dziękuję. Dziękuję. No dobrze, dziewczyny. Co zrozumiałyście z neologizmów? Co to jest neologizm? Zapożyczone słowo. Tylko i wyłącznie zapożyczone? Neologos. Nowe słowo. Czyli? Nowe słowo. Moglibyście nam pomóc odpędzić woźną gdzieś do łazienki albo jakiejś sali dalszej? Dobra, do nas to chodzimy. Świetnie. Dzięki. Proszę pani Boga! Myję się w toalecie! Sekretariat w Ludowie. Łączę z panem dyrektorem. Dzień dobry. W związku z problemami finansowymi, z jakimi boryka się nasza szkoła, nie jesteśmy w stanie sfinansować koncertu, który był zaplanowany. No, sprawa niezależna od nas. Przykro mi. Do widzenia. Czeka nas wspaniała uroczystość. Waszym zadaniem będzie witanie honorowych gości. Darek, chodź. Wszyscy wiemy, że tam jesteś. Chodź, pomożesz przy ćwiczeniach. Słucham? Halo? Co mi pan za bzdury opowiada? Na dwa dni przed imprezą zostawiać mnie na lodzie? Bez głównej gwiazdy? Przecież my sobie tutaj teraz nie poradzimy. Co pan mi za bzdury opowiada?
chyba mamy kłopoty. Co? Co wyście zrobili najlepszego? Czy zdajecie sobie sprawę, że w piątek będzie totalna katastrofa? Zaproszeni goście, rodzice, społeczność lokalna? Musimy tylko nie dzwonić do naszych rodziców. Ja tego tak nie zostawię. To podlega karze. Musicie ponieść konsekwencje swego czynu. Zgadzamy się na wszystko. Poddamy się każdej karze. Właśnie. W takim razie obchody stulecia naszej szkoły dla jednych to będzie... Zabawa. Dla innych, dla was, będzie to praca karna. No i co my teraz zrobimy? Bierzemy naszych. No to jedziemy. Dobra, słuchajcie, dosyć tego sprzątania. Śmigajcie na scenę. Będzie to, co ma być, nie inaczej. Rozpromieni się ktoś zapłacze. Nie dowiesz się wcześniej, chyba że we śnie, ale czy chcesz nie wiedzieć, dobrze jest. Za czym tak nasz? Po co ci to? Zabierzesz ze sobą, gdybyś poszedł na dno. Ołówek weź, teraz kartkę i pisz. Kupiłem wszystko, a wciąż nie mam nic. Swój czas, weź gaz, swój czas. Zanim ci życie nie powie, że pas. I odpoluj nas bawić. Zacznij na stopnie, na 5% przywoła dom. Swój czas, weź garść, swój czas. Zanim ci życie nie powie, że pas. I odpoluję, weź gasić. Zacznij na stopnie, na 5% żyć. Swój czas, weź garść, swój czas. Zanim ci życie nie powie, że pas. A jednak mamy oryginalny.